Dzień dobry. Witam serdecznie Słowem Bożym, które zapisane jest na kartach Księgi proroka Jeremiasza, gdzie w 16 rozdziale 20 wierszu takie słowo: czy człowiek może uczynić sobie bogów? Oraz z listu do Kolosan z 3 rozdziału 5 wiersza: umartwiajcie tedy to, co w waszych członkach jest ziemskiego. Wszeteczeństwo, nieczystość, namiętność, złą pożądliwość i chciwość, która jest bałwochwalstwem. Czy człowiek może uczynić sobie bogów? Na kartach Biblii niejednokrotnie jesteśmy świadkami tego, że lud izraelski czyni sobie bogów, złotego cielca, przejmuje przeróżnego rodzaju inne kulty religijne, inne bóstwa, poddaje się im, a zapomina o Panu Bogu, który nie ma wizerunku, jest osobą. Trudno jest nam odnieść się do czegoś, czego nie widzimy, być może czegoś nie czujemy, kogoś, a jest właśnie nim Pan Bóg. Ten, który daje pewne normy, zasady, daje też pewne nam wartości na podstawie przekazywanego nam Słowa Bożego. Czy człowiek może uczynić sobie bogów? Owszem, może. Na swoje własne potrzeby może. Nie tylko te bóstwa rzeźbione, fizyczne, którym oddaje cześć, ale także i te, które ma w sobie. Te takie bardzo mocno przyziemskie. Nasze namiętności, które chyba każdego z nas dotykają, bo każdy z nas w jakiś sposób żyje w tym świecie, musi się do niego odnieść, do jego wartości i pewne rzeczy są dla nas powabne. Dlatego, czy człowiek może uczynić sobie bogów? Tak, sami sobie możemy wymyśleć to, co będzie dla nas bóstwem, to, czemu będziemy oddawać czas, to, czemu będziemy oddawać nasze serce, na przykład praca, nałogi lub innego rodzaju rzeczy czy czynności. Apostoł Paweł mówi: umartwiajcie tedy, co w waszych członkach jest ziemskiego. Jest on świadomy tego, że w człowieku występują myśli, które go nęcą. Nieczystość, namiętność, złą pożądliwość, chciwość. Myślę, że jest to we wszystkich nas. Mamy to po prostu kontrolować, ponieważ z tych grzechów konsekwencje mogą być dla nas złe i opłakane. Dlatego Słowo Boże kieruje nas w stronę pewnych zasad, norm, do których się możemy odnieść, które też możemy spełniać. Jest jeden Bóg. Natomiast jesteśmy w stanie sobie tworzyć naszych bogów na własne nasze potrzeby i zaspokojenie swoich własnych chciwości na przykład, myśli czy też potrzeb. Dlatego też starajmy się, mimo tego, że nie zawsze nam wychodzi, nie zawsze nam wyjdzie, oddawać cześć jedynemu Bogu, temu, który też oddał za nas życie na krzyżu, poświęcił się dla nas właśnie za grzech też bałwochwalstwa. Pozostańcie z Bogiem.